Dzień dobry Państwu. Anna Witek, Diarium TV. Dzisiaj chciałabym Państwa zachęcić do refleksji nad tym, co nas uszczęśliwia. Jak świat światem, to więzi, jakie tworzymy z innymi ludźmi, okazują się tym, co najbardziej wpływa na nasze poczucie szczęścia. Pod każdą szerokością geograficzną, w różnych kulturach panuje zgodne przekonanie, że to relacje, jakie tworzymy między ludźmi, miłość, poczucie troski, sprawiają, że nasze życie jest pełne i szczęśliwe. Może to truizm, ale jakże często zapominamy o tym w pogoni za kolejnym dobrem materialnym, za różnie pojmowanym sukcesem, albo po prostu próbując związać koniec z końcem. Pod tym kątem wybrałam kilka artykułów z marcowych miesięczników. Miesięczniku Zwierciadło jest ciekawy artykuł pod tytułem Życie z klasą. A o jaką klasę? O jaką klasę tu chodzi? Otóż o klasy społeczne. Okazuje się, że w Polsce podziały klasowe trzymają się mocno i mają wpływ na to, jak pracujemy, zarabiamy, odpoczywamy, jak się czujemy i co myślimy. Wypowiadają się tutaj dwaj socjologowie, dr Maciej Gdula i dr Przemysław Sadura, którzy napisali książkę Style życia i porządek klasowy w Polsce. Podzielili społeczeństwo na trzy klasy, wyższą, średnią i ludową, na podstawie podziału klasowego zaproponowanego przez słynnego francuskiego socjologa Pierre'a Bourdieu. A zatem do przynależności do danej klasy decyduje splot trzech kapitałów – ekonomicznego, społecznego i kulturowego. Kapitał ekonomiczny to majątek lub zarobki. Kapitał społeczny to liczba międzyludzkich powiązań i znajomości, a kulturowy to wykształcenie i styl życia, między innymi typ rozrywki, pracy, odpoczynku. Panowie zaliczyli do klasy wyższej w Polsce obecnie nie tylko prezesów i dyrektorów najwięcej zarabiających, ale także zamożnych przedstawicieli wolnych zawodów, na przykład lekarzy i prawników, a także często ledwie wiążących koniec z końcem naukowców i artystów. Liczy się przede wszystkim styl życia i znaczenia, jakie przypisujemy naszym codziennym wyborom. Na przykład kluczem do zrozumienia klasy wyższej jest słowo przyjemność. Tę przyjemność daje jej przedstawicielom to, co rzadkie, niepopularne, wyjątkowe. Na przykład słuchanie trudnej muzyki, nieznanego kompozytora, jakiegoś trudnego pisarza, teksty, kiedy się czyta. Przedstawiciele tej klasy mają potrzebę elitarności i indywidualizmu. Cechą charakterystyczną tej klasy jest umiejętność dystansowania się do własnych oznak statusu i budowanie swojego poczucia wyjątkowości na odrzucaniu pewnych powszechnych w swojej klasie zwyczajów. Wprawdzie zarobki naukowca czy artysty wymagają sporego ascetyzmu i wyrzeczeń, ale kapitał kulturowy i społeczny sprawia, że w tej klasie lęk przed zubożeniem i utratą pracy jest znacznie mniejszy niż w pozostałych dwóch klasach. Przede wszystkim dlatego, że w klasie wyższej praca wiąże się często z pasją, a pieniądze nie determinują poczucia wartości i tożsamości. Zupełnie inaczej jest w klasie średniej, gdzie utrzymanie dobrego poziomu życia, czyli pokazanie się na przykład w nowym płaszczu, w nowym samochodzie, to jedna z podstawowych, najważniejszych przyjemności jej przedstawicieli. Z badań wynika, że w tej klasie prawdziwą przyjemnością jest rywalizowanie i porównywanie się z innymi na własną korzyść. Tutaj bardziej niż w klasie wyższej i ludowej liczą się dobra materialne, osiągnięcia materialne. Natomiast w klasie tak zwanej ludowej więzi społeczne i utrzymywanie bliskich kontaktów z rodziną, sąsiadami, znajomymi z pracy to jest cecha, która właśnie tę klasę wyróżnia na tle pozostałych, bardziej skupionych na sobie i swoich indywidualnych cechach. Chociaż sytuacja materialna tej klasy jest stosunkowo najgorsza, to praca wcale nie sprowadza się tylko do zarabiania pieniędzy. Jest ważnym obszarem nawiązywania i podtrzymywania relacji międzyludzkich. Filozof i psychoterapeuta Krzysztof Wielgopolan mówi, że od tej klasy wszyscy mogą się uczyć
tego, co potwierdzają liczne badania, że w ostatecznym rozrachunku liczą się więzi z ludźmi. A Marcin Gdula podsumowuje. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza dążenie do stabilności i bezpieczeństwa na rynku pracy postrzegane było jako zachowawcze, roszczeniowe, typowe dla niewykształconych, zacofanych klas niższych. Sądzę, że pora zrewidować te przekonania, służące przede wszystkim klasie bogatych właścicieli i korporacjom. Kolejny artykuł, w którym mówi się o więziach, to bardzo ciekawy tekst. Więzi nieosiągnięcia. W tekście jest mowa o tak zwanym słodkim sukcesie i o toksycznym sukcesie. Autor książki Toksyczny sukces rozmawiał z ludźmi, którzy osiągnęli szczyty sukcesu i powodzenia. I okazało się, że mówili o rozczarowaniu, niedosycie, a nawet depresji. Amerykańska i europejska kultura definiuje sukces jako realizację ambitnych i indywidualnych celów. W naszym zachodnim świecie sukces opiera się przede wszystkim na rywalizacji, opiera się na porażce innych. Tymczasem jest to pojmowanie sukcesu niszczące, wręcz zabójcze dla nas. Okazuje się, że to się zaczyna już w dzieciństwie, kiedy żadne osiągnięcia nie wystarczą, by zyskać bezwarunkową akceptację rodziców. A potem zaczynamy wierzyć we wzór sukcesu promowany w naszej kulturze. Tymczasem stawianie się ponad kimkolwiek rodzi izolację i cierpienie. Prawdziwy sukces to bez wysiłku i z radością stanąć wraz z innymi. Mamy iluzoryczne przekonanie, że kiedy coś osiągniemy, to co sobie już założyliśmy, to będziemy szczęśliwi. Tymczasem okazuje się, że wcale tak nie jest, bo przecież życie to ciągły proces, nie rezultat. Autorka Renata Arendt-Dziurcikowska zachęca do słuchania swojego serca. Okazuje się, że nawet nowe nauki, takie jak energokardiologia, wskazują na to, że serce jest narządem posiadającym własną, wyjątkową formę energii oraz intuicję. W dosłownym sensie potrafi myśleć, czuć i nawiązywać łączność z innymi sercami. A co to jest ten słodki sukces? Otóż on czeka na tych, którzy zdecydują się żyć, pracować i kochać ze spokojnym umysłem i zadowolonym sercem. I tu proste rady. Mniej mówić, więcej słuchać, wolniej mówić, wolniej chodzić, być i cieszyć się samym patrzeniem, poćwiczyć cierpliwość i cieszyć się wspólnym byciem z innymi ludźmi, czasami pobyć z kimś bez słów. W magazynie Sens marcowym, z uwagi na to, że w marcu obchodzimy Dzień Kobiet, jest cały dodatek poświęcony mężczyznom. Z niego możemy się dowiedzieć, proszę pań, na przykład tego, po czym poznać, że facet jest zakochany, a może co jeszcze istotniejsze, jak rozpoznać, czy zakochał się w nas chłopiec, czy mężczyzna. I tutaj jest tekst z punktu widzenia mężczyzny, coacha Miłosza Brzezińskiego, który mówi tak. Chłopiec w dużej mierze składa się z testosteronu, czyli jest agresywny bez kontroli, egocentryczny, na pokaz siłujący się ze wszystkim, łącznie z siłą grawitacji, losem i własną wątrobą. Niczym najemnik żyje dla siebie, walczy dla pieniędzy, zbuntowany żyje chwilą. A mężczyzna to według niego ktoś, kto walczy dla kogoś, jego życie nie jest tylko jego i nie próbuje za wszelką cenę przejmować kontroli nad końcowym efektem. Z artykułu dowiemy się również o tym, czy da się połączyć miłość i przyjaźń, czym się mężczyźni nudzą i dlaczego tak potrzebna jest im adrenalina. A podsumowuje pan Brzeziński, że adrenalina działa najlepiej na tych mężczyzn, którzy mają do kogo wracać. Potem jest w tym samym dodatku tekst Komu w mordę dać? O tym, jakie granice trzeba przekroczyć, żeby oberwać. O tych granicach też mówi kilku panów, między innymi Maciej Pol, iluzjonista, który mówi o swoich granicach.
stara się stawiać granice, nie wszystko jest na pokaz. Mówi, że muszą istnieć pewne granice przyzwoitości i prywatności, bo człowiek jest istotą, której nie wolno odrzeć zupełnie z tajemnicy. Wtedy przestaje się być również osobą w jakikolwiek sposób ciekawą dla innych. I kończy tak. Obserwując ludzi, dla których praca jest wszystkim, zauważam, że ich działalność artystyczna nie porusza odbiorców. Mało jest w niej emocji, których dostarcza jedynie doświadczanie świata w sposób pełny. A więc, proszę Państwa, uczmy się doświadczać świata w sposób pełny, cieszyć się z codziennych drobiazgów i być razem, po prostu dla samej radości bycia razem. Dziękuję bardzo.